6 kwietnia wspominamy błogosławioną Pierinę Morosini, dziewicę i męczennicę. Pierina przyszła na świat w dniu 7 stycznia 1931 roku w Fiabio, koło Albino w Lombardii. Nazajutrz po urodzeniu rodzice zanieśli ją do chrztu. Jej ojciec, Rocco Morosini, był nocnym stróżem w jednej z miejscowych fabryk, a matka, Sara Norris, zajmowała się rodziną liczącą 9 dzieci. Pierina była pierworodną córką. Rodzina była pełna modlitwy, której dzieci nauczyły się od bardzo religijnych rodziców. Często modliły się o łaskę, by raczej umrzeć niż obrazić Pana Boga. Pierina, gdy ukończyła 6 lat, codziennie chodziła do kościoła, choć dopiero po roku przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Wstawała codziennie rano około godziny 5 i ścieżką dla mułów, wijącą się w górach, poprzez las kasztanowy, około pół godziny szła do kościoła parafialnego, by uczestniczyć we mszy świętej. Wówczas celebrowano ją o 6 rano. Wracała do domu na śniadanie, a potem znów szła do wioski, by od 9 brać udział w zajęciach szkolnych. W miarę jak dzieci podrosły, mama zabierała wszystkie dzieci rano do kościoła. Trzeba było mieć wiele odwagi, aby to uczynić w tamtych czasach. Pierina, podobnie jak święta Maria Goretti, na której przez większość życia będzie się wzorować, stała się dla sióstr i braci drugą matką. Brała udział w pracach domowych, pomagała w kuchni, szyła lub robiła na drutach ubrania dla rodzeństwa. Jej mama opowiadała później, że nie pamięta, by Pierina była kiedykolwiek nieposłuszna lub żeby krytykowała otrzymane polecenie. Mawiała o niej: mieć taką córkę to łaska od Pana. Pierina była także najlepszą uczennicą w klasie, nie tylko na lekcjach religii, lecz we wszystkich innych przedmiotach. Miała wyjątkowe uzdolnienia, bardzo chciała się uczyć. Będąc jednak najstarszym dzieckiem w rodzinie wielodzietnej i z powodu ubóstwa, zrezygnowała z tego marzenia. To poświęcenie wiele ją kosztowało. Kiedy miała 11 lat, mama wysłała ją na naukę do krawcowej w sąsiedztwie. Bardzo szybko nauczyła się tego fachu. W wieku 15 lat Pierina zaczęła zarabiać na życie. Pomagała rodzicom, utrzymując rodzinę. Wkrótce ojciec, z powodu słabego zdrowia, musiał zrezygnować z pracy. Pierina podjęła pracę w przędzarni bawełny w Albino, w odległości kilku kilometrów od Fiobio. Pracowała na dwie zmiany, jeden tydzień od 6 do 14, a następny od 14 do 22. Droga do domu zajmowała jej około godziny pieszo. Wstawała więc o 4 nad ranem, żeby uczestniczyć choćby w części mszy świętej, bo tylko gdy miała drugą zmianę, mogła uczestniczyć w całej Eucharystii. Gdy ktoś jej radził, by zrezygnowała z takiego trybu życia, odpowiadała, że nie może żyć bez mszy świętej. Nieliczne wolne chwile poświęcała na czytanie pobożnych lektur i życiorysów świętych. Najczęściej czytała o życiu Marii Goretti. Jej dzieje znała na pamięć. W parafii była podporą miejscowej akcji katolickiej, udzielała lekcji katechizmu, zajmowała się dziełem powołań i zbierała ofiary na seminarium duchowne. W niedzielę uczestniczyła we mszy świętej, popołudniem w nieszporach i wykładach z religii. Znajdowała jeszcze czas na odwiedzanie chorych. Z umiłowania pokuty i ubóstwa wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Poświęciła się też całkowicie Panu, składając 3 śluby – dziewictwa, ubóstwa i posłuszeństwa. Śluby te odnawiała 2 w ciągu roku, w święto niepokalanego poczęcia oraz w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Jedną z wielkich radości jej życia była pielgrzymka do Rzymu w 1947 roku na beatyfikację małej męczennicy z Netulno. Pierina miała wtedy 16 lat. Po usłyszeniu słów papieża Piusa XII powiedziała do swoich przyjaciółek: jakby to była radość dla mnie umrzeć jak Maria Goretti. Potrafiła cierpieć i przyjmować każde cierpienie jako dar od Boga. Raz zraniła się w nogę przy warsztacie tkackim. Kiedy rana uległa zakażeniu, cierpiała ogromnie, musząc pozostać w szpitalu przez miesiąc. Nie skarżyła się. Innym razem zraniła rękę, przecinając ścięgno kciuka. Z tego powodu cierpiała aż do śmierci, ale również i z tej przyczyny nigdy się nie żaliła. Pewnego wieczora wróciła do domu w czasie gołoledzi. Jej matka powiedziała,
że z powodu uciążliwej pogody musiałaby pójść raz jeszcze na zakupy do wioski. Mimo zmęczenia Pierina zaraz wyszła, by zrobić zakupy. Nadszedł dzień 4 kwietnia 1957 roku. Pierina pracowała wtedy od 6 rano do 14. Jak co dnia rano przyjęła komunię świętą i uczestniczyła w części mszy świętej. Zatrzymała się w wiosce zaledwie na chwilę, by zrobić zakupy, potem wyszła na drogę prowadzącą do domu. Zazwyczaj przychodziła do domu między 15 a 15.10. Kiedy minęła godzina 15.30, a jej jeszcze nie było w domu, jej brat Santo zaczął się niepokoić. Poszedł w stronę wioski. Jego oczom ukazał się zaskakujący widok. Znalazł siostrę leżącą na środku ścieżki. Nie było świadków tego zdarzenia. Zbrodnię odtworzono stopniowo. Niektóre szczegóły podał sam zabójca, zatrzymany 20 dni później. Był nim 20-letni chłopak. Przyznał, że od roku obserwował Pierinę, ponieważ tego dnia podążał za nią z tak wielką natarczywością, że nie pozostawiała ona wątpliwości co do natury jego zamiarów. Dziewczyna podniosła kamień, by się bronić. On odebrał jej kamień i uderzył nim w głowę dziewczyny. Pierina zrobiła jeszcze kilka kroków, po czym upadła na ziemię. W tym stanie znalazł ją brat. Wydawała się rozumieć, co do niej mówił, lecz aż do śmierci nie potrafiła już wypowiedzieć ani słowa. Wezwany natychmiast proboszcz, przekonawszy się, że Pierina była jeszcze przytomna, udzielił jej sakramentów. Potem zawieziono ją do szpitala w Benewencie. Rany głowy były tak poważne, że nie udało się jej uratować. Młoda męczennica odeszła na spotkanie ze swoją świętą przyjaciółką, Marią Goretti, w dniu 6 kwietnia 1957 roku. 3 dni później pochowano ją w obecności wielu okolicznych mieszkańców. Już wtedy uznawano ją za świętą. Jeden z duchownych powiedział wtedy: „Niech śmiały przykład Pieriny Morosini natchnie naszych młodych chłopców i nasze dziewczęta. Niech wybierają roztropnie, jako ideał swego życia, życie promieniujące pięknem, radością i czystością dla czci naszych rodziców, Kościoła i Ojczyzny”. W dniu 9 kwietnia 1983 roku przeniesiono ciało Pieriny z cmentarza do kościoła parafialnego. Przy tej okazji stwierdzono, że jej ciało zachowało się w doskonałym stanie. W dniu 4 października 1987 roku, w 30 lat po dniu narodzin dla nieba, papież święty Jan Paweł II ogłosił Pierinę Morosini błogosławioną. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Pieriny, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.